Witajcie drodzy widzowie, dziś nie będzie żadnych trików, ale do nakręcenia tego krótkiego filmu skłoniło mnie prawie że wypadek rano. Wychodząc z domu o mało się nie zabiłem, a na pewno nie połamałem o mało co nóg. I ja wiem, że jak człowiek się spieszy, to mało jest jak koń, po prostu pędzi kurde przed siebie według danych schematów, które ma podświadomości i robi wszystko na autopilocie. Ja też wychodziłem z domu, nawet nie spojrzałem na schodki, że w nocy u nas to się nazywa black ice, że nieraz jest taka mgła i zamarza to. I najgorzej to jest na ulicy, dlatego że wydaje się, że to jest 100% pewne, że jest czysty, ładny asfalt, a to jest taka minimalna warstewka lodu i po prostu na tym można się strasznie przejechać, a ja wychodząc z domu o mało się nie zabiłem, bo właśnie padał trochę w nocy deszcz, no i padał to se padał, ale on zaczął zamarzać. No i na schodach mam taką kurna warstwę lodu, że akrobacje robiłem, że łyżwiarze figurowi przy mnie to pewnie kurde pikuś. Udało mi się nie połamać, nie udało mi się utrzymać na nogach, w zaspę wpadłem. Także zwróćcie na to uwagę, wychodząc z domu właśnie. Pokażę wam, przyszły do mnie tu, dziś nie będę robił nic na solarnie oprócz składania pewnych rzeczy, przyszły trzy paczki, znaczy dwa kartony, takie pół metra na pół metra, może trochę większe, i jedna taka belka, rolka, gdzieś 60 cm średnicy i metr długości, dość ciężka, i będę to składał na drugim warsztacie, bo tamto mi jest potrzebne, także w komentarzach dajcie znać wasze typowania, co to może być, bo to będzie służyło na tamtym warsztacie do robienia mebli, a nie mogę żadnych zrobić wam konkursów ani nic, dlatego że jesteście raz, że za daleko, dwa, że dziwnym trafem, jak komuś coś wysyłałem znajomym, to jest tak 50-50. Połowę razy dojdzie to do adresata, a połowę razy zginie po drodze, także szkoda mojego czasu i szkoda moich pieniędzy na wysyłanie czegokolwiek, ale będziecie mieli satysfakcję, że zgadliście. Także jeszcze raz przypominam, patrzeć pod nogi, zwłaszcza w zimie. Ja wiem, że u was w tej chwili, w tą zimę może nie jest tragicznie, ale kto wie, może za rok czy za dwa będzie po prostu taka zima jak u nas, że potrafiło przez 3 dni przypadać mi tu ponad metr, co zazwyczaj w zimie mam tyle przez całą zimę średnio, a może mniej nawet.
Co prawda drogowcy stanęli na wysokości zadania i jak śnieg przestał padać, to już za 2 godziny, dokładnie za 2 godziny u mnie na ulicy był czarny asfalt. No i co z tego? Rano wstałem i mgła opadała, bo jest blisko rzeka i mam lód na ulicy. No ale zaraz posypią i będzie dobrze, ale można się zabić wychodząc z własnego domu. Wczoraj miałem dostawę, przywieźli mi taką belkę. Ona ma jakieś tam 60 cm średnicy i pewnie z metr długości. Jest dość ciężka. Muszę zawieźć ją na drugi warsztat. Ciekawe, czy zgadniecie, co to jest. Powiem, że to nie jest materiał do pracy, ale coś innego. Ciekawe, ilu was będzie blisko albo zgadnie. Także tradycyjnie zapraszam na mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby nabyć moje książki albo poczytać komentarze chociaż. Życzę wam miłego dnia, zdrowie niech was nie opuszcza i niech moc będzie z wami.